Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację bardzo małego, ale niezwykle funkcjonalnego narzędzia, jakim jest aplikacja VOCR w systemie macOS. Cóż ta aplikacja potrafi? Przede wszystkim błyskawicznie rozpoznaje tekst na obrazie prezentowanym przez ekran naszego komputera. Umożliwia nam poruszanie się po tym tekście i to co najważniejsze, wchodzenie w interakcję z tym tekstem, czyli jeśli rozpoznany zostanie na ekranie na przykład jakiś przycisk, który oczywiście nie będzie nam anonsowany jako przycisk, ale jako nazwa danego przycisku, będziemy mogli wydedukować, że ten element, ten tekst stanowi interaktywny element, będziemy mogli wejść z nim w interakcję. Jak to działa, może łatwiej będzie nam zademonstrować. Zamykam przeglądarkę. Skan zalecznika 1, formularz. Mam tutaj otwarty katalog z kilkoma skanami, żeby Wam zobrazować, jak to działa. Skan oświadczenia PDF, dokument PDF, skan zalecznika 1, skan oświadczenia od, skan zalecznika 1, formularz ofertowy PDF, skan zalecznika 2, projekt umowy PDF, dokument PDF. Otwórzmy 24 kwietnia 2023 roku, 12.50, otwórz. Projektem umowy. Skan zalecznika 2, projekt, dokument. WPAG 2, zawiera, PAG 2, PAG 1, zawiera, obraz. Dokument ma dwa, PAG 2, obraz. Dwie strony. Ustawiam się na stronie pierwszej. I narzędzie działa w taki sposób, jeśli mamy je zainstalowane i uruchomione, że wystarczy nacisnąć skrót klawiszowy Ctrl, Command i Shift i literkę W, czyli skrót jest trochę piętrowy. Ja naciskam teraz Ctrl, Command, Shift, W. Finish head. I słyszymy finished, że aplikacja skończyła rozpoznała treść. Po treści poruszam się skrótem Ctrl, Command i strzałki góra-dół. Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita. Jestem u góry okna, mogę... Unia Europejska. Teraz... Polska, Europejski Fundusz Społeczny. Wiedza, edukacja, rozwój. Dostępny samorząd, granty. Zalecznik numer 2 do zapytania ofertowego. I tak dalej mogę sobie czytać. Mogę też sobie chodzić po... Wielkie z A, L, A, C, Z, N, I, K, spacja, N, R, spa, 2, po szczególnych wyrazach. I gdyby była tutaj możliwość, mogę sobie też kliknąć, aby aktywować dany element. W jakiej sytuacji może nam się to przydać? Oczywiście tutaj mam najprostszy przykład, czyli skan dokumentu, z którym normalnie nie jestem w stanie się zapoznać. Musiałbym go poddać jakiejś procedurze rozpoznawania tekstu, a tutaj błyskawicznie jednym skrótem klawiszowym sobie rozpoznaję treść. Naciskam teraz klawisz Escape, żeby wyjść z trybu rozpoznawania VOCR i nawigowania w tym oknie i ponownie zwróćcie uwagę. PAG 2, obraz, PAG 1, obraz. Mam tutaj sam obraz, nie jestem w stanie nic tutaj się dowiedzieć z tym dokumentem. Finger, więc skan. Jedna rzecz to jest zapoznawanie się z treścią. Innym rozwiązaniem jest samo klikanie. Już Wam demonstruję, jak to działa. Finger. Odpalę sobie App Store. Ponieważ ostatnio w App Store pojawiła się pewna trudność, gdy włączycie sobie uaktualnienia i wyświetlone one Wam zostaną na liście. Uaktualnienia, szukaj, pasek boczny, tabela, witek uaktualnienia, zbiór. Tak. W, niedawno uaktualniona, dostępna, sekcja. Mamy listę dostępnych uaktualnień. W, text, Microsoft, Swift, Deun Archiver, ileś tam aplikacji, nie będziemy ich tu wszystkich przeglądać. Dostępna, sekcja. No. Poza uaktualnienia. To mamy tutaj sekcję, ja mam niską szczegółowość mowy, może ją zwiększę, żebyście też słyszeli, wiedzieli, co ja robię w tym szukaj momencie. Szukaj, pole wyszukiwania tekstu, popularne wyszukiwania, menu poziom szczegółowości mowy, trzy rzeczy, nie koryguj szczegółowości mowy, pasek boczny, tabela, i teraz będziemy mieli informacje o paskach. Witek Piotr, przycisk, uaktualnienia, uaktualnij wszystkie, przycisk. Uaktualnij wszystkie, przycisk, ale gdy klikam uaktualnienia, zbiór w ten przycisk, to uaktualnienia, niestety, zbiór, w, niedawno uaktualnie, dostępna, w, Microsoft Excel, w, Microsoft Text, 3 dni temu, uaktualnij, przycisk. Zwróćcie uwagę, te aplikacje mi się nie aktualizują. Koza, nagłówek, dostępne. Nie wiadomo dlaczego. Koza, dostępna, sekcja. Tak się porobiło, uaktualnienia, pasek narzędzi. Że teraz na tym pasku narzędziowym, w, uaktualnij wszystkie, przycisk. Nie jestem w stanie kliknąć za pomocą klasycznych skrótów voice-overa w ten przycisk. Uaktualnienia, zbiór. Uaktualnij wszystkie, ale... Uaktualnij wszystkie, przycisk. Mogę sobie tutaj nacisnąć Ctrl, Command, Shift, W. Finish head. Zrobić rozpoznanie ekranu. Teraz po... Poszukaj. Patrzeć, co my tu mamy. Uaktualnienia, uaktualnij wszystkie. Uaktualnij wszystkie. Wielkie A, K, T, U, A, L, N, I, J, S, P, W, S, Z.
przeliterowałem sobie na wszystkie i korzystam z klasycznego skrótu, czyli Shift Voice Over Spacja. Uaktualnienia, zbiór. Aby sobie kliknąć w ten element. I w tym momencie. Uaktualnienia, zbiór. W, zobaczmy. Dostępna sekcja. W Microsoft Excel 3 dni temu. Nagłówek dostępne. Microsoft Text. W Microsoft Text 3 dni temu. 8889 Book Fixes. Zaczynają być te aplikacje pobierane. Ja to zostawię, bo tu generalnie już wiecie, o co chodzi. Jeszcze dwa słowa na koniec o samej aplikacji VOCR. Pobrać ją możecie oczywiście z linku, który pojawi się w opisie i na mojej szufladzie. Ja Wam demonstruję w tym momencie wersję 1.0.0.1. Jest to wersja stabilna, oficjalna, chociaż w tym momencie wersja beta, która ma o wiele większe możliwości, już funkcjonuje jako 2, coś tam. I pewnie w niedługim czasie będziecie mogli z niej skorzystać. Ja w tym momencie, żeby nie zachęcać Was do karkołomnego instalowania bety dwójki, pokazuję Wam wersję 1. Aplikację po prostu ściągacie z linku, który Wam podam. Później ją uruchamiacie. Ona nie ma własnego okna, pojawia się tylko i wyłącznie tutaj. Zatrzymaj nagrywanie. VOCR czy WOTR, tak czyta na pasku statusu VoiceOver. Jak rozwiniemy sobie tą aplikację. Menu. Sound output wielokropek. Mamy tutaj do ustawienia tylko wyjście dźwięku. O aplikacji. Quit. I możemy aplikację wyłączyć. Jak widzicie, program jest mega prosty, mega wygodny. Jest oczywiście aplikacją darmową. Jedna rzecz, na którą zwracam Waszą uwagę, w momencie, gdy pobierzecie tą aplikację, uruchomicie ją po raz pierwszy, to aplikacja zasypie Was, właściwie nie aplikacja, ale system zasypie Was kilkoma powiadomieniami o konieczności udzielenia dostępu w systemie, tak żeby ta aplikacja mogła przechwytywać obraz. Musicie na to wszystko wyrazić zgodę, bo bez tego po prostu aplikacja nie podziała. Tyle z mojej strony. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu, albo na YouTubie, albo na mojej szufladzie. Jeśli tylko będę znał odpowiedzi, to chętnie ich udzielę. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.